Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, przeżywamy dzisiaj uroczystość rocznicy poświęcenia naszej świątyni. Dziękujemy Panu Bogu za świątynię, w której możemy się modlić, w której możemy słuchać Słowa Bożego, w której możemy się karmić łaską sakramentu, szczególnie sakramentu Eucharystii. Dziękujemy dzisiaj Bogu za budowniczych tej świątyni, za jej dobrodziejów, szczególnie tym, którzy spoczywają w jej podziemiach, za pokolenia, które przed nami w tym miejscu szukały i znajdowały Pana Boga. Ale równocześnie uświadamiamy sobie, że w tej świątyni wybudowanej przez ludzi Bóg wznosi świątynię z żywych kamieni, którymi my wszyscy jesteśmy. Bo wszyscy ten Kościół Boży tworzymy od momentu naszego chrztu. Siostry i bracia, liturgia słowa tej uroczystości zabiera nas w podróż, ukazując różne znaczenie i rolę świątyni w poszczególnych etapach historii przymierza człowieka z Bogiem. Pierwsze czytanie to modlitwa króla Salomona, który zbudował świątynię w Jerozolimie. Wprowadzono do niej Arkę Przymierza. I od tego momentu ta świątynia dla Żydów była miejscem obecności żywego Boga. Król Salomon modli się o to, by w tym miejscu uświęconym obecnością Boga spotykały się wszystkie pokolenia Izraela po to, by oddawać Bogu chwałę. Psalm, który żeśmy śpiewali, wyraża tęsknotę ludu, który nie może się modlić w świątyni, nie może tam składać ofiar, dlatego, że cierpi wygnanie i niewolę. Drugie czytanie w liście świętego Pawła rozszerza niejako naszą perspektywę patrzenia na świątynię, a mianowicie święty Paweł zwraca uwagę, że świątynia to nie tylko budynek. Świątynia to my wszyscy, którzy się w niej gromadzimy dzięki ofierze Jezusa Chrystusa. I ta świątynia jest uświęcona obecnością Ducha Świętego. Ewangelia natomiast opisuje moment ustanowienia świętego Piotra skałą i oporą, na której Chrystus Kościół chce zbudować. Ale zanim to nastąpi, zanim ten Kościół zbuduje, zadaje Piotrowi i pozostałym apostołom, ale Piotr odpowiada bardzo ważne pytanie, a wy za kogo mnie uważacie? Kim dla was jestem? Dzięki odpowiedzi, której udzielił Piotr, wszyscy jesteśmy zbudowani na jego wierze, dzięki czemu jako wspólnota wierzących mamy łaskę jedności z Bogiem, ale mamy też siły ku temu, by odeprzeć pokusy szatańskie, pokusę zła. Chrystus mówi, bramy piekielnego nie przemogą. Dzisiaj w tym Słowie Bożym, siostry i bracia, dotykamy istoty nadprzyrodzonego życia każdego z nas. Każdemu bowiem z nas w momencie naszej śmierci Chrystus Pan zada osobiście to samo pytanie. Kim dla ciebie, człowieku, byłem, gdy żyłeś na ziemi? Czy byłem prawdziwym i jedynym Bogiem, któremu powinieneś oddawać cześć i chwałę? Na te ważne pytania, które stawi nam Chrystus,
Każdy z nas musi znaleźć sam odpowiedź. Ale warto się, kochani moi, zastanowić nad tym, czy przypadkiem w swoim życiu kiedykolwiek Pana Jezusa się nie wyparłem. Czy żyję z Chrystusem w przyjaźni, unikając grzechów, szczególnie grzechów ciężkich? Czy w swoim życiu nie wystąpiłem kiedykolwiek przeciwko pierwszemu przykazaniu Bożemu? Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Bo to pytanie, które dzisiaj zadał Chrystus, odnosi się do tego przykazania. Siostry i bracia, ludzie w dzisiejszym świecie mają wielu bogów. Niestety. Choć z reguły uznają się za ludzi ochrzczonych, za chrześcijan, wyznawców Chrystusa, to jednak wielu jest dzisiaj czcicieli różnego rodzaju bożków. Bóg pieniądza, seksu, źle pojętej wolności, komputera, smartfona, ile czasu przed tym tracimy i czy przypadkiem te bożki nie zasłaniają nam Boga prawdziwego, Boga jedynego. Często niestety, w tym my kapłani widzimy coraz większe problemy, taką formą wystąpienia przeciwko pierwszemu Bożemu przykazaniu są wszelkiego rodzaju formy okultystyczne związane z magią czy wróżbiarstwem. W katechizmie czytamy, należy odrzucić wszelkie formy wróżbiarstwa. Odwoływanie się do szatana, przywoływanie zmarłych lub inne praktyki mające rzekomo odsłaniać przyszłość. Korzystanie z horoskopów, astrologii, chiromancja, jasnowidztwo, posługiwanie się medium są sprzeczne, mówi katechizm, z czcią i szacunkiem, które należą się Bogu samemu. Wszystkie praktyki magii czy czarów są w poważnej sprzeczności z cnotą religijności. Jest również naganne, czytamy dalej w katechizmie Kościoła Katolickiego, noszenie różnego typu amuletów, jak chociażby znaki egipskie czy celtyckie, czy w końcu noszenie modnych swego czasu pierścienia Atlantów. Dlatego Kościół upomina wiernych, by się tego wszystkiego wystrzegali. Warto też, siostry i bracia, zaznaczyć, że korzystanie z którejkolwiek formy tych szatańskich praktyk jest grzechem ciężkim, bo jak powiedziałem, łamie Boże przykazanie. I ktokolwiek, kiedykolwiek z tego korzystał, musi się wyspowiadać, bo trwa w grzechu ciężkim. Dzisiaj w szkołach, jak pluskwy, zalęgło się święto Halloween, które wypiera katolicką uroczystość wszystkich świętych. Dzieci w tym czasie albo dobrowolnie, albo są zmuszani przez nauczycieli, też znamy takie przypadki. Przebiera się za duchy, czarownice, wampiry, za śmierć i kiedy za szatana. Co w wierzeniach Celtów, bo to święto ma takie korzenie, pogańskie, celtyckie, miało odstraszać złe duchy. Według autora Biblii szatana w noc 31 października na 1 listopada złe duchy mają szczególną moc. Dlatego święto to jest jednym z dwóch największych świąt satanistycznych. Według świadectw byłych satanistów tej nocy składane są ofiary z dzieci, uczci szatana
podczas tak zwanych czarnych mszy. Nie trudno znaleźć w internecie. Wystarczy wpisać świadectwa byłych satanistów i wyskakują cały list. Jaki jest rezultat? A rezultat jest taki, że zamiast modlitwy do świętych, modlitwy za zmarłych, za dusze cierpiące w czyśćcu, mamy wróżby, mamy wywoływanie duchów, zaklęcia, czy idiotycznie powycinamy dynię. Zdarzają się szkoły, które w te dni lub w następne organizują zabawy, zatrudniając prawdziwe wróżki, nie widzą w tym żadnego niebezpieczeństwa. Jak widzimy, siostry i bracia, ta skala problemu jest bardzo duża. Tylko wymieniłem kilka tych form. Wystarczy też w Google wpisać tak zwane furtki dla złego ducha i cała lista. Ja wymieniłem kilka, żeby też uwrażliwić wiernych na to, jakie niebezpieczeństwo nam grozi. Tak się, siostry i bracia, złożyło w moim życiu, że pierwsze dwa lata kapłaństwa spędziłem w parafii, w której proboszcz był egzorcystą. I wiele widziałem w swoim życiu przez pierwsze dwa lata. Pierwszy egzorcyzm, byłem świadkiem pierwszego egzorcyzmu, gdy miałem 3 miesiące kapłaństwa. Bardzo młody ksiądz, który w sumie doświadcza bardzo poważnego zagrożenia ludzi, poważnego zagrożenia dla ludzi ze strony złego ducha. I to o tym, co widziałem i czego byłem świadkiem, można by było opowiadać tymi godzinami. Natomiast warto sobie uświadomić jedną prawdę, że szatan jest konkretem. To nie jest jakaś bajka. Myśmy szatana zrobili z szatana taką ludową zabawkę. Różki, ogonek, jakieś widełki, hasa nam po łące. Natomiast szatan, siostry i bracia, to jest zło. Konkretne zło. Nikomu nie życzę tego, żeby chociażby w swoim życiu zobaczył egzorcyzm. To jest przerażające doświadczenie człowieka, który nie może nic zrobić, bo jest owładnięty przez złego. To jest coś okropnego. Nie mówię tego, żeby was straszyć. Oczywiście zaraz po wyjściu z kościoła będzie komentarz. Po pierwsze mówił, bo musiał, a po drugie mówił, bo się Halloween zbliża. Mówię to, żeby ostrzec. Mówię jako świadek, a nie dla sensacji. I każdy mądry rodzic, który kocha swoje dzieci, będzie te dzieci chronił przed złem. Nie będzie je przebierał w nie wiadomo jakie stroje. Gdy chodziłem do szkoły kilkadziesiąt lat temu, podstawowej, to na tych gablotkach wszystkich, nawet w czasie komuny, były zdjęcia grobów, przypomnienia o przemijaniu. Pamiętajmy o zmarłych. Dzisiaj wejdźcie sobie do szkoły i zobaczcie, co wisi na gablotkach. Kościotrupy i inne rzeczy, które tak naprawdę żadnej głębi ze sobą nie niosą. Mówimy to też, siostry i bracia, w kontekście tej dzisiejszej Ewangelii, gdy Pan Jezus pyta nas o to, kim dla nas jest, ale mówimy to też o tym dlatego, że czujemy się w sumieniu zobowiązani, by powiedzieć o tym, o czujności wobec tych praktyk. Każda z nich używana świadomie
jest grzechem ciężkim, a używana z nieświadomością też prowadzi do różnorakich zniewoleń. Więc siostry i bracia, zastanówmy się nad tym. I zastanówmy się nad swoją relacją do Pana Jezusa, bo On jest tu najważniejszy. Bo tylko On jest tym, który daje nam zbawienie. Tylko On. W żadnym innym nie ma zbawienia. Tylko w Jezusie.